akurat to było nasze życie, bo tak naprawdę mieszkaliśmy w takiej dzielnicy, gdzie tak naprawdę nic się nie działo, bo Śródmieście jest specyficzne. To są kamienice, nie ma trawników, nie ma niczego. Szukaliśmy co chwilę jakiegoś boiska, żeby tylko i wyłącznie grać. Graliśmy też na podwórku, bo my się wychowaliśmy w starych kamienicach, więc graliśmy od rana do wieczora. To było tak to wyglądało, że my przychodziliśmy ze szkoły, rzucaliśmy torbę, wołaliśmy chłopaków i graliśmy do wieczora. Później było szybkie kąpanie się po tym wszystkim i odrabianie lekcji. Z powrotem dzień zaczynał się tak samo, czyli rano wstanie, pójście do szkoły, przyjście, rzucenie tornista w kąt i po prostu brało się piłę i grało. My się śmiejemy teraz nieraz, jak usiądziemy z Markiem, jak fajnie teraz mają ci ludzie, którzy chcą grać w piłkę, bo nie ukrywam, że nie wszyscy chcą grać w piłkę. Bo teraz jest tak zwana era komputera, więc wszyscy siedzą przed komputerami, grają w te gry. My mieliśmy inaczej, my mieliśmy cały dzień na betonie, na piachu, bo to nie było boisk, nie było tak naprawdę zrobione jak teraz to jest. Z tego co mówią byli trenerzy i ludzie, którzy widzieli ten rozwój Marka i mój, to mówili, że i mi wróżyli tą karierę i to wydaje mi się, że gdzieś tam te kroki, które ja popełniłem złe, Marek dążył do celu tak jak do tej pory, zawsze na boisku i w dążeniu do celu jest zawsze perfekcjonistą, jak chce coś postawić za cel, to on to musi zdobyć i on to zrobił. Ja zrobiłem troszeczkę inaczej, ale wydaje mi się, że z perspektywy czasu na pewno fajnie, bo ja odnalazłem się gdzie indziej, on się odnalazł gdzie indziej, więc fajnie. Ja zacząłem dość późno w tego beach soccera, bo przypomnijmy, że jest paru zawodników w kadrze, których grają do tej pory. Jest to Witek Ziober, który miał 16 lat jak debiutował, więc on dopiero teraz ma 30 lat, a już ma taką bogatą karierę w beach soccera. I tak naprawdę ja z późna zaczynałem, ale widać było, że gdzieś tam się odnalazłem, jak ja to mówię, odkopałem się w tym piachu i ja miałem w pewnym momencie, jak ktoś śledzi te przygody moje z beach soccerem, z piachem czy z kadrą, widzisz, że gdzieś tam w pewnym momencie zniknąłem jakby z tej mapy kadry Polski, jakby coś takiego. Są problemy, gdzieś nie było koncentracji, nie było jakby mocy tego, żeby trenować, żeby wziąć się za siebie i to skutkowało tym, że mnie nie było przez jakiś moment. Teraz moje życie się pozmieniało na nowo, jestem szczęśliwy, moja nowa kobieta Ula bardzo mnie wspiera i to mi na pewno dało takiego kopa, że ten rok właśnie, ten sezon był takim przełomowym w mojej przygodzie jakby na tym piachu. Jesteśmy amatorami, to jest tak, że my właśnie wracając nawet do tego przygotowania, jesteśmy amatorami, bo każdy sam musi się przygotować. My mamy klimat, jaki mamy, jak to ktoś fajnie powiedział i będę to powtarzał. Jest to 3-4 miesiące, więc jeżeli gdzieś robi się ciepło, te kluby zaczynają żyć tym piachem i zaczynamy my trenować. Jeżeli tego nie ma, to my musimy sami o siebie zadbać, czyli jest właśnie siłownia, jakiś rower. I to tak naprawdę fajnie wygląda tylko w telewizji, ale to jest naprawdę bardzo ciężki sport, bardzo, bardzo wytrzymałościowy sport. Jak ktoś jedzie nad morze i przebiegnie się po tym piachu od morza do ręcznika, to się okazuje później, że Boże, jak to jest ciężkie. Nawet sama Ula teraz wracając z wakacji powiedziała, jak ja mogę biegać 36 minut. Ja mówię, nie biegam 36 minut, tylko 18, ale biegam, faktycznie biegam. Więc każdy, kto był nad morzem, wie, jak to się tak naprawdę trzeba przygotować i jak jest ciężki ten sport. W tym roku już miałem kończyć. Mówiłem to wszędzie wobec, że właśnie kończę, że ten turniej w Jesiolo będzie moim ostatnim turniejem w kadrze, bo nie ukrywam, że na polskich boiskach jeszcze może sobie pogram, bo to nie jest tak łatwo skończyć. Kadrę, ja widzę, że ten świat nam odjeżdża, że są coraz młodsi zawodnicy, że oni mają coraz więcej sił. Ja już się tak nie regeneruję. Ja po meczach każdych leżę w lodzie. Po 10 minut, 15 chłopaki się śmieją, że jako jedyny tak długo siedzę, ale ja wiem, że mi to pomaga, tak? I w moim wieku to już nie jest takie łatwe. Ci ludzie są szybsi, są bardziej sprawni i tak naprawdę ta reakcja jest szybsza, więc myślę, że ten czas na Bahama
przygotowując się na Bahama, to będzie takim właśnie takim torcikiem dla mnie i taką wisienką, że mogę skończyć tą reprezentacyjną przygodę.